Ja jestem Acynox, a to jest kolejny odcinek serwera Virtualem T2. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kolejny sposób na zarobek, czyli Razadora. Więc przenieśmy się do lokacji, gdzie on się znajduje. Trzeba dodać inne. Bramy piekieł. Aby wejść na Razadora, potrzebujemy specjalnej przepustki. Przepustkę dropimy z Ognistego Króla, który znajduje się mniej więcej tutaj, o, w tym rejonie się respi. Proszę, proszę, proszę. O, amulet Marines, jego właśnie potrzebujemy. I dropnęła mi szkatę Ognistego Króla, co jest dla mnie ogromnym zdziwieniem. Tak właśnie wygląda ten amulet. Ja już mam ich 14, bo trochę wcześniej pobiłem i też trochę dostałem od Smokinio, którego serdecznie pozdrawiam. Dał mi te amulety na wejście i mi dał ciekawą poradę, którą wam też za chwilę przedstawię. Jednak teraz dostaniemy się po prostu na Razadora. Inaczej, do lokacji przed Razadorem. Więc musimy iść tutaj. Ja już wszedłem do środka dzisiaj, więc mi to się nie wyświetli, ale ogólnie jak klikniemy na pomnik, to będzie napisane, że jeżeli chcemy tam wejść, potrzebujemy właśnie ten amulet i czy go na pewno mamy, bla bla bla, i nam się otworzy ta lokacja na 3 dni. Więc jeden amulet nam wystarczy na 3 dni. Wydaje mi się, że to tak średnio na 3 razadorki, robiąc jednego na dzień. No, bo ostatnio sprawdziłem, 3 godziny robiłem. Nie ma źle. No i tak to wygląda po przeteleportowaniu się. I jedną bardzo ważną i istotną rzeczą, jaką tutaj spotkamy, jest potomek Razadora. Mam nadzieję, że tutaj będzie. O, tutaj taki ze skrzydłami. Ponieważ z niego dropią nam potrzebne itemy, też klucze i ruda, żeby wejść po prostu na Razadora. Ubijemy go. Zobaczymy, co poleci. I czerwony odłamek duszy. No. On się tutaj respi co 25 minut na każdym CH. Jednak przyznam się, że przed odcinkiem wybiłem właśnie na wszystkich, żeby nie musieć to teraz robić. I zostawiłem tylko na CH1, aby wam to pokazać. No i lecimy dalej. Tutaj już czekam sobie swoim buffem, ponieważ no, mam tylko Króla Feniksa, żadnego lepszego peta. No i te po prostu moby, które się znajdują za bramami, by mnie zabiły. Więc tutaj mamy tak, ogólnie strefa jest taka, że tutaj się nie da bić, co jest dobre, bo możemy sobie kopać bezpiecznie rudę. Na środku znajduje się obelisk, na którego klikniemy, to nam mamy tutaj poziom spaczenia. Gdy osiągniemy 50%, to możemy wejść na Ismaela, a gdy osiągniemy 100 albo 75%, teraz dokładnie wam nie powiem, bo sam w sumie nie pamiętam, to możemy wejść na Razadora. W każdym razie potrzebne nam jest po 50 tych odłamków. Jest ich 6 odmian: złoty, fioletowy, niebieski, zielony, czerwony i żółty. No, żółty, ja bym bardziej powiedział szarawy, ale jak to woli. No i uzupełnij spaczenie. No, potrzebujesz każdego rodzaju jednej duszy. A te dusze musimy wpłacać do pieca. O, kliknijmy sobie zebrane odłamki. Ja jeszcze żadnych tutaj nie oddałem, ponieważ ostatnio robiłem Razadora na Surze i tą postacią pierwszy raz tutaj jestem. I kryształowy klucz. Właśnie po co są tutaj te rudy? Bo potrzebujemy 100 piekielnego kryształu, który tutaj wykopiemy, 10 rudy miedzi i 10 diamentu, które sobie wykopałem przed odcinkiem, aby wam pokazać, jak się robi ten klucz. Zrobię sobie ile się da. Otrzymamy właśnie taki klucz. No. Aha, tutaj bezpośrednio już mi leci. No. No i co? 25. Aha, coś się zbudowało, dobra, nieważne. No i zrobiły mi się klucze. Te klucze jednak, no, sami zobaczcie, nie działają na bramę, żeby wejść. Potrzebne są zaklęte klucze. A jak zaknąć klucz? Ja na wszelki wypadek, bo jeszcze nie sprawdzałem, jak dam większą ilość. Musimy dać to na piec.
Potrzebujesz choć jednego odłamka duszy, by zamknąć ten klucz. No więc właśnie, tutaj są nam potrzebne te dusze, które możemy sobie zdobyć. To właśnie z tamtego potomka, co się respi, co 25 minut. Więc wpłaćmy wszystkie dusze. Tak. Zebrane odłamki. Proszę bardzo. No i teraz dajemy sobie klucz. Gratuluję, otrzymaj zaklęty. Tak. A dam teraz dwa. Zobaczę, czy się zakną dwa. Nie, jeden. No w sumie no to małe ułatwienie, nie trzeba rozdzielać. Zrobimy wszystkie. Tak, pięknie. To też jest właśnie bardzo ciekawą rzeczą, ten potomek Rezadora. Z niego możemy dropnąć też właśnie w zaklęty klucz, możemy dropnąć zwykły klucz. Możemy dropnąć tą rudę, chyba w ilości 50. I odłamki. A no i jeszcze oczywiście amulet Marines też dropi z niego. O którym zapomniałem. No więc pokażę wam, jak to jest. Dam liderowi guild, liderowi grupy klucz. Jak to wygląda. Tak. Dam sobie buffa, no bo niestety ciężko. Aha, no i za każdą bramą, bo też niektórzy o to pytają, jest inny odłamek do zdobycia, które odpowiadają tej kolejności, jakie jest tutaj w zebranych odłamkach. Za pierwszym drapi zielony i żółty. Ja sobie pójdę, no w sumie na pierwszym. To otwieramy. Morgoth nie może uczestniczyć w tym zadaniu. No. Chciałem wam pokazać właśnie, że ważną rzeczą jest, jeżeli idziecie w dwie osoby na Razadora, inaczej, idziecie dwie osoby za bramę, to nie może być nie może być tak, że liderem jest buff. Jeżeli już chcecie iść buffem, to musi to być sam, niestety sam. Ponieważ liderem grupy musi być postać bijąca, co właśnie ostatnio sprawiło bardzo duży problem. To też tam podczas chyba walki z Gandzią Mafią w którymś tam filmie, chyba siódmym, zabrał mnie właśnie Jarek, to właśnie tę sprawę rozwiązywaliśmy. No. Więc chciałem wam to pokazać, ja już wiedziałem, co będzie, co się szykuje, więc byłem na to przygotowany, dlatego tyle kluczy mam. Dobra. Dam mu czas trwania, niech tutaj będzie połów. Tak. Więc tak jak mówię, postać bijąca musi być liderem grupy, no bo niestety zdarzy wam się tak, jak właśnie mi wyrzuci po prostu postać bijącą, albo drugą postać, którą będziecie mieli. No, tylko buff. Dochodzimy. Tak, czekamy, aż nas przeniesie. No i jesteśmy. Tutaj ogólnie nie wiem, czy to zależy od czasu, czy od ilości pokonanych przeciwników, ponieważ raz mi się zdarzyło, że wydropiłem 18 odłamków, raz mi się zdarzyło, że wydropiłem 16, a raz mi się zdarzyło, że wydropiłem 20. Więc nie wiem, od czego to zależy. Mamy pierwszy odłamek. Znaczy, w sumie nie zdobędziemy żadnego tajnego. Żółty. Tak jak mówię, w każdej bramie zdobywamy inny odłamek. Gdzie jest ten gnój? Tu jest kolejny. Jeszcze Ox się prawie zaczął. Kurde. Przykro. Pójdę sobie na drugiego. Może w sumie nawet sobie go nagram, jak tutaj skończę. Jak to tam wygląda na Oxie. Chociaż w sumie nie wiem, czy to będzie co ciekawego, no bo w sumie event taki zrobiony dla zdobywania pieniędzy za nic. Przechodzisz na pytanie o X. A ludzie i tak narzekają. Co jeszcze? Jak ubijesz tutaj te moby, wszystkie, wydropię tyle odłamków, ile się da, to zrobię cięcie i... Przepraszam, pies.
Ale oczywiście, jak muszę nagrywać, to słuchać psa. Ej, zrobię cięcie i pokażę wam już bezpośrednio walkę z Razadorem, ponieważ nie będę was męczył po prostu. Nie będę was męczył tym dropieniem podłamków. Teraz tak będę trochę mniej mówił, no bo szczeka mi tu cały czas pod oknem. Typowe. No, chyba sobie poszedł. Niektórzy się przyczepią, że mówiłem w poprzednim odcinku, a 135 to dobije do 19, ta. A mi się po prostu nie chciało. Dobiłem setny, no, w 20 parę minut po zakończeniu poprzedniego odcinka. No już mi się po prostu nie chciało. Zacząłem robić skille. Tak mi jarało. Na M2 duchowe uderzenie to mi chyba spaliło z 37 razy na krzyż. Coś czuję, że ta kurde trochę tutaj potrwa. Też nie chcę robić odcinka jakiegoś 30 parę minut. Zastanawiam się, czy nie zrobić cięcia. No, zrobię sobie cięcie. Jeszcze za chwilę wrócę i powiem wam, pokażę wam, ile dropnęło mi odłamków z tej lokacji. No bo czuję, że to jeszcze będę bił z jakieś 10 minut, no to bez sensu. No to widzimy się za chwilę. Ja jestem. A więc jednak to chyba zależy od czasu. Bo widziałem jeszcze, jak piekielny potomek leciał na mnie i mnie wyrzuciło przed bramę. Więc jednak od czasu. Wydropiłem tylko 15. Oddam sobie. Splane odłamki. 17 sztuk, no. Dobra. Więc tak jak mówię, ja sobie tutaj dobiję jeszcze te, po te 50 odłamków, bo tyle potrzeba, żeby wejść na Razadora. Ok, zakończony. No i widzimy się dla was za chwilę, dla mnie pewnie z godzina dwie roboty. No to do zobaczenia. No i witam ponownie. Ponownie. Są teraz ze mną dwaj przyjaciele. Witaj, Bartek. No witam, witam. I Michał. Cześć, cześć. Którzy mi pomogli tutaj wydropić odłamki potrzebne na Razadora. Chłopaki, jak wam się dropiło? Dobrze, nie jest tak ciężko. Nie jest ciężko. Nawet spoko. Byście wydropili po 30 sztuk w jakim czasie mniej więcej? No co, w jednym byliśmy dwa, to ile było? 25 minut w jednym, w drugim byliśmy raz przez 15 i drugi dwa razy po 15 mniej więcej. No to z 1,5 godziny licz. No, ja 4 godziny kurde robiłem tutaj ogólnie Razadora, tylko że trzeba odjąć ponad godzinę, którą straciliśmy na mapie Metin 1. No ale nie Dobrze traćmy było. czasu. Lecimy na Razadora. A ja na was tu poczekam. Nie ruszaj się. No i jesteśmy. Jeszcze wybijemy te moby, czy od razu klepiemy tego Razadora? Od razu chyba, nie? Dobra. No to na koniku. Gdzieś tu jest, panie. Dobra, od razu wszystkich. W ogóle powiem ci, że nie byłem na tym jeszcze nowym Razadorze. Nie wiem, czy teraz muszę wszystkie ubić, wziąć się wtedy respi, czy już jest. Powiem ci, że ja też nie byłem, nie wiem. Nie wiem, ale wiem, że ubiję tą szamankę. No, na pewno ubijesz, jak tam jest strefa ten do Ejo, bez rozbicia. kitu. Dupy mi dać nie chciała. No, mi się wydaje, że tutaj trzeba parę spotów ubić i potem się respi. Ty coś bijesz, czy dać ci... Co, Nie to wiem. czekaj. Mógłbyś też dać czas trwania, wtedy rzadziej będziesz musiał Zaraz się rzucać. dowiem, jak wygląda nowy Razador. No...
ogólnie z tym dropieniem z tym dropieniem odłamków to jest tak trochę średnio. Kiedyś to było fajnie, można się było bawić w kody. No ale nie narzekam. Bo nawet 60 levelem dasz radę tutaj zrobić. Troszkę szkoda, że mi to zajęło ponad 4 godziny. Przez to, jak zastaną gadzie mafię. Też nie bije dużo, no bo pokażę maczuga 29 SR, no i tylko zbroja mnie tutaj ratuje, reszta smoczy. Jest dobrze, spokojnie. Ty chyba, Bartek, biłeś po 70k, no nie? Tak. No, to Bartek bije po 70k mając króliczka, a ja z królnym fękiem biję po 80. A. Tak, ale ja nie mam KD potwora w OSS-ie, a średnie mam 5-1. 29-0 i bez 6-7. Czekaj, a wezmę sobie... Daj mi kryta. No, no. Styniaka spróbuję to pobić. Hmm. 60k. Co, ja mam tu czekać, czy jak się idę na tego tam, co przed mostem stoi? No i Potomka. Tylko ja ci teraz bufa nie dam. No ale mam jeszcze bufa. Spoko. No ale ten też ten potomek Razadora, co stoi przed wejściem, to też jest świetna sprawa, bo nie trzeba nawet dropić kluczy. To sobie go ubijasz, no i na dropi. Ja ile miałem? 20 kluczy. No i proszę, starczyło wszystko. A zrobiłem chyba tylko 10 na krzyż. Sam nie pamiętam. Reszta wszystko wydropione. Nie wiem, kiedy on się pojawia. No, mówię ci, nie mam pojęcia. Ja tylko wiedziałem to dropienie odłamków. Tam wiesz, niby opisałem go pięknie na forum, ale ja żeby go zrobić, to nie robiłem nowego. Kolejny resp. Chyba, że to będzie tak samo znowu 18 respów. Nie, lepiej maczugę, bo masz stały damage 80k z tego od 60 do 100. No, a zdjęcia to masz różnie. Ty jest Razador. Dawaj go. A jaki on easy. Co, już go masz? No właśnie leje. Dobra. Halo? No, zabij mnie. Mhm. I teraz gdzie jest mój drop? Aha, ja to dostałem, chodź tu. Co dostałeś? Mam kryształowy jeden już. To ile to jest? 700 chyba 13 tam pisało. Te? 713 bryłek, no. No to 713 bryłek za 3 średnio chyba godziny roboty, mi się wydaje. No jakbyśmy tak to robili... Bardziej się opłaca niż oponki. Zdecydowanie. No i też mi się wydaje, że chyba bardziej nawet niż Razador. Bo na Razadorze masz kolegów z Gandzie Mafii, z Noachów i innych gildii, co mają klasy. No więc to chyba na tyle w tym odcinku. Ja bardzo dziękuję chłopakom za pomoc w dropieniu tych odłamków. Możecie się pożegnać. Cześć, cześć. Narka. No to strzałeczka. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.